Proszę zobaczyć raz jeszcze te ostatnie metry, tuż przed linią mety. Lewa strona. I w tym momencie. Tak, i ten chłop, który tutaj słyszeliśmy, no miejmy nadzieję, że wszyscy, mimo tego, co widać, nie wygląda to dobrze, że wszyscy no, wyjdą cało z tej kraksy. Mamy taką wielką nadzieję, bo nawet nie chcemy wracać do tej chwili ciszy na Stadionie Śląskim. Dzisiaj przed startem pierwszego etapu 77. Tour de Pologne, chwili ciszy, która była związana ze śmiercią Birga Lambrechta dokładnie rok temu. No mamy nadzieję na to, że usłyszymy za kilka chwil, za kilka minut może dobre informacje o tym, że wszystko będzie w porządku. Że pomimo tych dramatycznych obrazków, które oglądamy cały czas, wszystko skończy się jak najmniejszym uszczerbkiem tutaj dla zdrowia, dla zawodników i z tego, co słyszeliśmy, również sędzia, który był przy linii mety, również został poszkodowany. Bartek Huzarski mówił o tym, że